Na pewno zastanawiałeś się wiele razy, w jaki sposób możesz doskonalić swoją technikę i koordynację. Porady kolegów się nie sprawdziły, samodzielne próby nie dały oczekiwanego rezultatu. W takim razie nasz program adresowany jest właśnie do Ciebie. Każdy nowy odcinek to nauka techniki niezbędna dla każdego młodego sportowca. Pokażemy Wam nie tylko ćwiczenia koordynacyjne, ale także jakich błędów nie popełniać w trakcie ich wykonywania. Zaczynamy Akademię Garoxa! W dzisiejszym odcinku popracujemy nad propriocepcją. Wykonamy wyroskoki lateralne w parkurze. Ciekawe, że sobie z tym poradzicie. Do ćwiczenia użyjemy płotków o wysokościach 6 i 12 cm oraz dwóch drabinek Speed 50. Stajemy z prawej strony płotka ustawionego poprzecznie do kierunku wykonywania ćwiczenia. Ustawiamy kilka płotków przesuniętych w stosunku do siebie wzdłuż ścieżki ćwiczenia. Dwa płotki powinny mieć wysokości 6 cm, kolejne dwa 12 cm. Na końcu płotków ustawiamy dwie drabinki równolegle do siebie o tym samym rozstawie szczebelków. Odbijamy się z jednej nogi i lądujemy na drugiej. Wykonujemy zatrzymanie i utrzymujemy równowagę, a następnie wykonujemy przeskok w drugą stronę. Pod koniec płotków nadal wykonujemy to samo ćwiczenie, ale tym razem przeskakujemy z jednej drabinki do drugiej. Przeskok wykonujemy co drugi szczebelek każdej z drabinek. Po ostatnim lądowaniu przechodzimy do biegu na wprost, ruszając z pozycji po lądowaniu. Lądujemy zawsze na całą stopę, na nogę lekko ugiętą w kolanie, utrzymując tułów w pozycji spionizowanej. Dla ułatwienia możemy również pracować ramionami dla większej stabilizacji. Wieloskok, w szczególności lateralny, jest dość trudnym ćwiczeniem. Pamiętajmy, że głównie pracujemy tutaj nad czuciem równowagi, a także nad czuciem kinestetycznym. Zdolność dostosowania motorycznego jest tutaj kształtowana cały czas, dlatego że musimy dobierać siłę odbicia zależnie od tego, jak wysoką mamy przeszkodę lub jak wielką odległość musimy pokonać. By zostać mistrzem, wykonuj ćwiczenia systematycznie i bardzo się do nich przykładaj. To już koniec dzisiejszego odcinka Akademii Garoxa. Do zobaczenia!